Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj mam dla Was pilne wezwanie Jezusa, dobrego pasterza, do Jego owczarni. Jest to orędzie, które odebrał Enoch. Bardzo ważne i istotne w tych obecnych, ostatecznych czasach. Ale zanim przejdę do tego orędzia, to oczywiście bardzo proszę, by osoby, które jeszcze nie biorą udziału w modlitwach o Polskę, o ochronę naszego kraju przed wojną i kataklizmami, proszę te osoby, aby wzięły udział. Modlitwy codziennie publikuję na kanale Łukasz Andryszczak na YouTubie. Z całego serca Was proszę, byście wzięli udział, bo jest to naprawdę bardzo ważne i każda modlitwa ma ogromne, ogromne znaczenie właśnie w tych apokaliptycznych czasach. A teraz proszę Was o wysłuchanie orędzia Jezusa Chrystusa. Tytuł: Zawierzcie się całkowicie naszym dwóm sercom. Prosicie o pomoc moje wojska, a zobaczycie upadek mojego przeciwnika i jego zastępów zła. Pilne wezwanie Jezusa, dobrego pasterza, do jego owczarni. Owce z mojej owczarni, niech mój pokój będzie z wami. Rok wielkich zmian dla ludzkości, dla całego stworzenia. Rozpoczął się wielki ucisk, który da początek mojej sprawiedliwości Bożej i utoruje drogę do mojego powtórnego przyjścia. Tylko tutaj dodam, że przepraszam za wszelkie błędy tutaj z tłumaczeń. Mówię wam, że wiele zależy od modlitwy, aby te dni zostały skrócone. Pamiętajcie, abyście byli zjednoczeni ze mną. Nic wam się nie stanie. Uczyńcie wasze modlitwy waszą siłą, zawierzeni naszym dwóm sercom, aby te dni stały się dla was bardziej znośne, abyście mogli wytrwać aż do zwycięstwa. Dzieci moje, ostrzegam was, że mój przeciwnik zidentyfikuje swoje ataki, ale nie trwóżcie się. Ani jeden włos wam z głowy nie spadnie, jeśli będziecie trwać we mnie. Mój przeciwnik rozproszy moje owce i postawi was przeciw sobie, aby was podzielić. Będzie szukał wszelkich sposobów, aby zgubić większą liczbę moich owiec. Dlatego, trzutko moja, powinniście trwać zjednoczeni w modlitwie. Zakładajcie łańcuchy modlitewne na skalę światową, modląc się na różańcu świętym do mojej matki. Pamiętajcie, że tylko w jedności jest siła, która pokona wszelkie siły zła. Zawierzcie się całkowicie naszym dwóm sercom i proście o pomoc moje wojska niebieskie, a zobaczycie upadek mojego przeciwnika i jego zastępów zła. Moje narody wybrane powinny zgromadzić się i utworzyć małe przyczółki modlitewne na skalę światową i powinny wspierać narody duchowo słabsze. Już nadstał czas i godzina. Wasze wyzwolenie jest blisko. Zakładajcie grupy modlitewno-orędujące i litewne. W ten sposób jedni niech się modlą i orędują, a inni niech walczą. Nie zapominajcie, że modlitwa różańcowa do mojej matki będzie waszą siłą i tarczą. Odmawiajcie także różaniec do mojej przynajświętszej krwi i egzorcyzm do świętego Michała Archanioła, dany wam przez mojego sługę Leona XIII. W ten sposób wasza zbroja duchowa będzie kompletna. Broń różańcowa oraz inne modlitwy i różaniec, który wam dałem poprzez moich proroków wybranych,
w tych czasach ostatecznych. Niech nie zabraknie wam lektury mojego słowa, odmawiania moich psalmów. Pobłogosławcie wasz sztandar maryjny, wywieszając go na waszych małych przyczółkach modlitewnych. Pieczętowany mocą mojej Najświętszej Krwi i noście na sobie sakramentalną wodę święconą, egzorcyzmowaną, sól egzorcyzmowaną, olej egzorcyzmowany, tak jak to zrobili moi uczniowie. Jeśli będziecie ściśle stosować się do moich wskazówek, zapewniam was, że wytrwacie aż do zwycięstwa. Wszystkie modlitwy i różańce, które odmawiacie, powinny zaprowadzić was do zwycięstwa naszych dwóch serc. Pamiętajcie, że szanuję waszą wolną wolę i wszystko, co robię, zależne jest od waszej modlitwy tu na ziemi. Naprzód, Wojsko Maryjne, zjednoczeni z moją Matką i moimi wojskami niebieskimi, razem zadamy klęskę obliczu ziemi, mojego przeciwnika i wszystkich jego zastępów zła. Pamiętajcie, zwycięstwo dokona się poprzez nasze dwa serca. Mój pokój zostawiam wam. Pokój mój wam daję. Skruszcie się i nawracajcie, bo bliskie jest Królestwo Boże. Jezus, dobry pasterz, wyzwoliciel swojego ludu. Kochani, to dzisiaj na tyle. Bardzo wam dziękuję za poświęcenie czasu i oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej modlitwie o ochronę naszego kraju przed III wojną światową i kataklizmami. Wystarczy wejść na mój kanał na YouTube Łukasz Andryszczak i odsłuchać nagranie, które pojawia się codziennie o 6 rano. Można go oczywiście odsłuchać o dowolnej porze, ale ważne jest, żebyście powtarzali za mną modlitwę lub sami ją odmówili w myślach lub na głos, a następnie wpisali swoje imię w komentarzu pod filmem. Jest to lista obecności osób, od których jest intencja modlitewna, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Następnie proszę o polubienie nagrania, wtedy zwiększy się jego zasięg i więcej osób będzie się mogło o nim dowiedzieć i wziąć w nim udział. Oczywiście też zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, a także do wsparcia moich zbiórek charytatywnych, mianowicie zbiórki na pomoc humanitarną ludziom w potrzebie, jak również zbiórkę na pomoc dla zwierząt. Kto z was chciałby więcej doczytać odnośnie przekazów, to zapraszam na stronę Żywego Płomienia. Wszystkie linki znajdziecie w opisie każdego filmu na kanale. Ja wam teraz dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.